serdecznie. Mamy wtorek, jest godzina 20, czyli specjalna edycja Her Filozofii numer 25, pan Andrzej Kawulok. Jestem naprawdę w cudownym, pięknym miejscu, w Nisku, salon Moniki. Zaraz wam przedstawię Monikę. Patrz, jaki piękny obraz za mną. Tak, słuchajcie, jestem bardzo zaszczycony, że mogę zrobić tego live'a w tak wyjątkowym miejscu, szczególnie dla mnie też wyjątkowym, bo Monika z jej mężem są również dla mnie bardzo wyjątkowi. Także słuchajcie, nie przeciągając, działajmy dalej. Słuchajcie, dajcie tam znać. Dzisiaj mam nowego kamerzystę. Dzisiaj z kamerzystą jest Kamil. Pokaż się, Kamil, tam do lustra. Jest Kamil. Słuchajcie, dajcie znać nam, że wszystko jest ok. To jest ekipa. Słuchajcie, spędziłem z nimi cudowne dwa dni. Dzisiaj i wczoraj. Bardzo intensywne. Sporo się działo. To jest Monia. Monia, o której już wspominałem nieraz, właścicielka tego cudownego miejsca. Witam serdecznie was wszystkich. Naprawdę dwa wspaniałe dni. Jestem trochę zestresowana, ale mega szczęśliwa, że Andrzej tu jest u nas i naprawdę no, wielki zaszczyt. Monia, kogo pozdrawiasz? Chcę pozdrowić serdecznie Lusię, moją kochaną. Lusia, pozdrawiam cię serdecznie, przysyłam od całusów. I oczywiście Julcie. Pozdrawiam serdecznie i zostawiam was. Okej. Okay. Kamil, pokaż, co tutaj się dzieje. Słuchajcie, jest przygotowany podział. Dzisiaj też mam naprawdę wspaniałą, wyjątkową modelkę. Karolę. Karola również tutaj pracuje w salonie. Słuchajcie, dobrze mnie słychać? Wszystko tam jest ok? Dajcie znać. I raz tak, jeżeli chodzi o pomysł na strzyżenie, będzie to kombinacja kilku ze sobą połączonych różnych kształtów. Jak widzicie, podział jest przygotowany jakby w dwóch strefach klasycznie. Czyli odseparowałem sobie taką półokrągłą sekcję w kształcie podkowy. Część jakby na koronie, którą jakby będę dysponował objętościami i długościami troszeczkę później. I jest przygotowana mocna diagonalna linia, która wchodzi, zobaczcie, idealnie w środek. Czyli dochodzi do wysokości potylicy, do tego punktu, gdzie on jest najbardziej jakby wystający. I prostą linią przedzieliłem sobie tył na dwie części. Kamil, tam wszystko jest ok? Pisali? Przesłuchać? Dobrze. Słuchajcie, jeżeli chodzi o strzyżenie, to rozpoczniemy go w taki sposób, że rozpocznę pracę z tyłu. I dlaczego jest taki podział? Jakby sumarycznie, pokaż tutaj Kamil bliżej. Jeżeli chodzi o linię zarostu, zobaczcie, to jest dosyć wysoka linia zarostu, przede wszystkim bardzo delikatna, ale sama linia zarostu układa się naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I zależy mi na tym, żeby te części pod potylicą było dosyć mocno wypłaszczone. Myślę tutaj raczej o dosyć krótkich włosach. Tak gdyby jakby sam podział linii diagonalnej, to jest właśnie skierowany w kierunku środka potylicy, pomoże mi jakby opracować dobry kształt, a sama linia strzyżenia, która będzie podążać za podziałem, odzwierciedli dokładnie ten sam kształt na włosach. Czyli dzięki temu uzyskam wydłużenie jak gdyby proporcjonalnie oczywiście kształtu, który będę tworzył z tyłu w kierunku środka, ale bardzo ładne wypłaszczenie, szczególnie właśnie po bokach. Ktoś pisze, że jest niewyraźne, widać. No i tak troszeczkę rozmywam momentami. Tak? Momentami jest wyraźnie, ale momentami, o widzisz. Okej, to jest kwestia, słuchajcie, to jest kwestia łącza tak naprawdę, jeżeli chodzi o internet. No na to już niestety nie będziemy mieć wpływu. Korzystam dzisiaj niestety z LTE, tu Wi-Fi jest... Jest dosyć słabe, go sprawdzałem. Tak? Jest ok. Kamil, choćby, żebyś poszedł tutaj z tej mojej prawej strony. Czyli zobacz, jeżeli chodzi o strzyżenie, to rozpocznę go w taki sposób, że będę wybierał wertykalne sekcje, ale wertykalne, które odzwierciedlają moją linię jakby podziału. Czyli będą wybierane wertykalne sekcje i w taki sposób będę pracował aż do wierzchołka ucha. Czyli do tej części, gdzie linia zarostu unosi się mi najwyżej nad uchem. I tutaj będę pracował w taki sposób, że będę pracował tutaj do kształtu głowy, czyli za każdym razem długość każdego kolejnego strzyżenia będę pobierał z ostatnio strzyżonego, z ostatnio strzyżonej sekcji, czyli będzie 1, 1 do 2, 2 do 3, 3 do 4, 4 do 5 i tak dalej, i tak dalej. Ok, słuchaj, działajmy. Teraz tak, jeżeli chodzi o techniki naprężania, zobaczcie, tutaj skóra jest bardzo mocno wrażliwa, ma dosyć, jakby dosyć mocno poddaje się pod tą energię, którą wkładam na włosy. Także ilość oczywiście tego naprężenia będziemy tutaj dozować, tak aby nie deformować samej linii strzyżenia, którą tutaj będziemy tworzyć. I teraz tak, całość ścinam w taki sposób, że ścinam je w minimalny trójkąt. Minimalny trójkąt, czyli tworzę tutaj delikatną gradację, czyli jakby moja długość wewnętrzna jest minimalnie dłuższa niż długość zewnętrzna. Czyli w ten sposób
jakby uzyskam też dobrą jakby rozbudowę i podstawy do całości, którą będę tworzył później w tej górnej części potylicy. Słuchajcie kochani, jeżeli dzisiaj macie pytania, to dzisiaj pytania będzie czytała Monia. Ładnie, czekamy na pytania. Jeżeli oczywiście będą, jeżeli nie będzie, no to już jestem przyzwyczajony, że podobno gadam tak dużo, że o nic nie trzeba pytać. Kochani, muszę wam powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo intensywny tydzień, bo dosłownie trwa tydzień, a będę kończył w niedzielę. Czyli w ubiegłym tygodniu od środy do piątku trwała sesja zdjęciowa. Ja też dawałem tam jakąś delikatną relację z całej sesji. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę efekty samej sesji wyszły naprawdę świetnie. Jestem bardzo zadowolony. Tym bardziej, że jest to jakby dla nas, powiedzmy, bardziej wyjątkowa jakby tworzenie tej kolekcji, ponieważ tworzymy ją na dziesięciolecie marki Kemon w Polsce. Także już pod koniec marca w Zakopanem będziemy robić naprawdę bardzo dużą imprezę, gdzie będzie właśnie raz, że premiera kolekcji, to dwa jakby inauguracyjna impreza podkreślająca właśnie to dziesięciolecie marki Kemon w Polsce. Słuchajcie, przepraszam was za mój głos, ale zima się zbliża, także do końca nie jestem dyspozycyjny, ale nafaszerowany tabletkami, prawie że świecę, ale jestem. Także słuchajcie, kontynuując, oczywiście jeszcze dwa dni tutaj spędzę właśnie w Stalowej Woli. Mam dwa salony, które odwiedzę. W piątek jestem w Rzeszowie, ale najważniejsze dla mnie końcówka tego tygodnia, spędzę go w Krośnie. Także Arek, jeżeli oglądasz, a wiem, że tak, to pozdrawiam cię bardzo serdecznie, ciebie i całą ekipę w salonie i klientki, jeżeli oglądają, to też również pozdrawiam. Widzimy się już w piątek. Przez weekend, w sobotę, w niedzielę właśnie w Krośnie u Arka Bara w studiu będziemy prowadzić właśnie szkolenie ze strzyżeń kreatywnych. Dlatego mówię, że jakby to zakończenie będzie takie bardzo fajne. To jest akurat bardzo fajna tematyka szkoleniowo. Bardzo ciekawa, jakby to jest temat, na którym się naprawdę dzieje dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moje strzyżenie, to jakby nadal kontynuuję pracę, czyli wybieram wertykalne sekcje, oczywiście wertykalne w stosunku do podziału, bo tak naprawdę to są linie ukośne, są to linie diagonalne, ale oczywiście dla mnie jakby wyznacznikiem całej pracy jest sekcja, którą wybrałem sobie wcześniej i przenosząc za każdym razem długość z ostatnio strzyżonej sekcji, wyczesuję do kształtu i opracowuję sobie tutaj kształt podstawy. Mam tu jedno pytanie takie. Tak. Agnieszka Okrajek pyta, czy tą technikę można używać również do innej długości włosów? Jeśli tak, to jaki efekt uzyskalibyśmy? Dziękuję. Okej, czyli pytanie jest takie, czy tą technikę możemy używać dla różnej długości włosów? Co, ja myślę, że jak najbardziej tak. Kwestia z tego, jak bardzo różna miała być ta długość, bo jeżeli to miały być włosy, nie wiem, dwa razy dłuższe, myślę, że jeszcze tak. Jeżeli trzy razy dłuższe, no to myślę, że zacząłbym troszeczkę inaczej budować sam kształt, żeby nie okazało się, że całe objętości będą zbyt nisko, na przykład będą dopiero nad uszami i przez to byśmy rozszerzyli głowę, a dosyć mocno spłaszczyli część na koronie. Także tak naprawdę na wszystkich szkoleniach, które ja prowadzę, jakby staramy się uczyć zrozumienia strzyżenia włosów. Oczywiście formy, które wynikają jak gdyby ze samych strzyżeń, one są zawsze są fajną inspiracją i gdzieś tam powodują, że ładują nasze akumulatory i dają taką nam świeżość takiej codziennej pracy, bo są to zawsze jakby inne spojrzenia, nawet na bardzo podobne rzeczy, które wykonujemy na co dzień w salonie. Ale tak naprawdę umiejętne jakby edytowanie tego już do poszczególnej struktury włosów, do długości, kształtu głowy i oczywiście też wymagań klientki, no to jest po prostu personalizowanie tak naprawdę strzyżenia do tej konkretnej osoby. No i to jest gdzieś tam kluczem do sukcesu, nie? Umiejętność edytowania. Powiem wam, że tutaj w tym salonie właśnie z ekipą spędziliśmy naprawdę dwa bardzo intensywne dni, gdzie właśnie wczoraj przez większość dnia wykładaliśmy sobie właśnie teorię na temat strzyżenia włosów i to, w jaki sposób jak gdyby metodycznie pracujemy na całej głowie, to jak kontrolować przede wszystkim włosy,
Ja powiem, że ja zawsze na szkoleniach, kiedy jakby uczę kogoś, żeby zrozumiał, jak pracować, to staram się tłumaczyć, żeby każdy myślał nie o całych włosach, ale o jednym pojedynczym włosie i to, jak on wyrasta z głowy i każda zmiana jego kierunku, czy to będzie na boki, czy to będzie do góry, będzie powodować już całkowite inne budowanie kształtu. I to jest, uważam, że w tym wszystkim najfajniejsze, bo jeżeli jakby rozumiemy włosy i metodykę pracy, to ta praca też jest zdecydowanie bardziej przyjemniejsza. Ja właśnie wczoraj, jak rozpoczynałem szkolenie z tą cudowną ekipą, to powiedziałem im, żeby właśnie spróbowali wyjść troszeczkę jakby ze swoich butów, że tak powiem brzydko, i spróbowali mojej pracy. Ja zawsze na szkoleniach właśnie zawsze o to proszę. I jakby kiedy daję komuś wskazówki na temat, wykonuję, to nie jest związane z tym, że chcę zmienić kogoś fryzjerstwo, bo to nie na tym polega. Chcę, żeby ktoś spróbował, doświadczył mojego fryzjerstwa i jakby zakosztował tego, gdybym ja robił to strzyżenie, to właśnie zrobiłbym go dokładnie w taki właśnie sposób. A tak naprawdę na koniec takiego dnia, czy takich dni, każdy wtedy sobie sam ocenia i jak gdyby interpretuje, jak bardzo dużo z tych rzeczy chce wprowadzić do swojego fryzjerstwa, albo też nie. Także ja uważam, że jakby ten indywidualny styl każdego z nas, on jest bardzo ważny, a jedynie co, to tak naprawdę pracujemy zawsze nad ulepszeniem techniki, naszej techniki pracy i naszego stylu, bo posiadanie własnego stylu uważam, że to jest motto każdego fryzjera. I to jest piękne, że każdy jest indywidualistą i ma swój pomysł na fryzjerstwo i dzięki temu kobiety są różne, czyli włosy wyglądają w różny sposób, nie wyglądają wszystkie tak samo. To jest taki mały element jeden, który będę chciał zostawić zupełnie dłuższy. Czyli wybiorę sobie tą zewnętrzną część tych włosów, które przylegają mi do twarzy, łącznie z pejsem. I tych włosów nie będę chciał skracać. Będę tylko częściowo zabierał tą objętość, ale będę chciał pozostawić tutaj taki element dłuższych włosów. Teraz jakby zrobię podział w przeciwną stronę i zabierając długość, o tutaj za ucha, przeprowadzę ją w kierunku przodu i dopiero zacznę łączyć sobie tą z tą częścią, którą zrobiłem wcześniej. Jakoś się gubi? Tak, ale to jest wina, tak jak mówię, łącza internetowego. Ja już to akurat przerabiałem. U siebie w salonie mam światłowód. Także mam dosyć szybki internet, bo mam go 100 na 20. I teraz jakby niezależnie, czy jest pogoda, czy nie ma pogody, to naprawdę to łącze jest świetne i ta jakość jest w porządku. No tutaj mówię, jak korzystamy z LTE, no to niestety jakby ta szybkość jest zmienna i automatycznie algorytmy Facebooka naprawdę bardzo mocno obcinają jakość. No ale mówię, z tym już niestety nic tutaj więcej nie zrobimy. No, czyli no mamy prawie, że połowę głowy już mamy ostrzyżonej. Prowadzę sobie minimalną korektę tylko nad uchem. Słuchajcie, przepiękna przestrzeń salon. Postaram się Was na koniec uprowadzić po całym salonie. Naprawdę cudowne miejsce. Monika zrobiła naprawdę niesamowity salon. Trochę jego zazdroszczę. Naprawdę przepiękne miejsce. Już tak mówiłem jej wiele, wiele razy. Słuchajcie, teraz dokładnie to samo będę robił teraz z drugiej strony. Czyli w pierwszej fazie odzwierciedlę sobie podział, łącząc go na środku. Zabezpieczę tą część, bo ta część będzie mi wypełniać to, co się dzieje na potylicy. Także ją odseparujemy. Popracujemy znowu nad wypłaszczeniem i stworzeniem tego kształtu z drugiej strony. I następnie będziemy dopiero łączyć je na środku. Wysuszę sobie całą podstawę, dotknę ją do końca i dopiero wtedy będę kontynuował moje strzyżenie. Często jest tak, że przy strzyżeniach właśnie kiedy tworzę tak duże dysonanse jakby kształtów, no bo tworzymy tutaj taką formę undercutu, czyli dwa kształty, które nie mają w żaden sposób technicznego długości połączenia.
Oczywiście jakby sama filozofia tworzenia przede wszystkim takich podziałów ma bardzo zawsze konkretne zadanie. Także akurat ja osobiście nie jestem miłośnikiem wygolenia pół głowy po prostu bo tak. Lubię jak to po prostu dobrze współpracuje, a nie tylko dobrze wygląda. Ale oczywiście to też jest indywidualne jak gdyby podejście i pomysł na fryzjerstwo. Kamila, jakbyś mógł teraz z tej drugiej strony, dobrze? Teraz zobaczcie, podniosę sobie fotel delikatnie wyżej. Tu opuszczałem go maksymalnie, dlatego że pracowałem jakby na wysokim łokciu. Wtedy staram się jakby ten fotel obniżać. Natomiast kiedy teraz będę pracował z niskim łokciem, podnoszę z powrotem fotel do góry, tak aby moja pozycja ciała była jak najbardziej prosta. Wiadomo, to już mówiłem o tym wiele, wiele razy. Jeżeli kontrolujemy swoje ciało, to przede wszystkim kontrolujemy pracę, którą wykonujemy. Z drugiej strony robię dokładnie to samo, czyli rozpoczynam od pobrania pierwszego pasma w pamięci, który stworzyłem sobie na środku i będę wybierał wertykalne sekcje, oczywiście do podziału, bo to są oczywiście linie ukośne, nie jest to idealny wertykal, a dla mnie one są wertykalne w stosunku do podziału i dokładnie w ten sam sposób będę opracował kształt z drugiej strony. Słuchajcie, ja też pozdrawiam Karola, mojego Karola. Karol na pewno siedzi w domu i ogląda. Jest mu przykro, że tutaj nie ma ze mną i to nie on kręci. Ja tak nie powiem, bo Kamilowi zaraz będzie przykro. Ale mój Karol na pewno jest i na pewno ogląda. Jak jest Karol, to się odezwij. Czyli metodyka jest nieustannie ta sama. Dla Karoliny to będzie duża zmiana, bo pytałem się, czy miała krótkie włosy. Mówi, że miała. Mówię, to pokaż zdjęcie. Pokazała mi zdjęciem tak, to nie są krótkie włosy. Także dzisiaj doświadczę krótszych włosów. To jeszcze nie są krótkie włosy. Ja mam krótkie włosy. Zobaczymy, czy twoje małżeństwo to wytrzyma. Myślę, że tak. Będzie miał nową żonę w domu, wiesz, co chodzi. To zawsze dla związku zawsze dobrze robił jakaś świeżość, nie? Pewnie. Karolina się przymierzała, że do tych krótkich. No tak, tak. Już ostatnio miałem ciąć niby krótko, a też w sumie nie chciałem krótko, a dzisiaj będzie krócej. Nawet była zgodna się nie uczyła. Co się nie robi, by nie nauczy. Tak. Kochani, jeżeli oglądacie, to oczywiście dawno to nie prosiłem. Jeżeli podoba się wam moja praca i to co robię i chcecie, żeby zobaczyło to więcej osób, to oczywiście zachęcam do udostępniania. W lewym rogu waszych telefonów macie przycisk udostępniania, także zachęcam do udostępniania tego live'a, aby nasze grono się poszerzało. Tak powiem wam, jestem zachwycony. Ostatnio ktoś mi tam w komentarzu napisał, że Andrzej, oglądałam twoje czwarte strzyżenie, gdybyś takie strzyżenie w lokach. I myślałam, że jeszcze ze dwa odcinki to będzie koniec. A tu już jest, słuchajcie, już tu już rocznica za nami, czy rocznica już nawet więcej, bo mamy już 25 odcinków, czy to jest 25. I póki co nie mam zamiaru się zatrzymywać. Mówimy. Słuchajcie, to jest tak, wbrew wszystkiemu, to jest bardzo niebezpieczne stwierdzenie, bo czasami tak klientki właśnie mówią, niech pan robi ten, oddaje się w pana ręce. Ja mówię, cała?
No cała, nie? Mówię, no to proszę się rozbierać, nie? Mówię, nie, 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 tylko włosy. Oczywiście żartuję teraz, ale z tym właśnie oddałabym się w ręce, oddałabym włosy. Słuchajcie, z tej strony robimy tak samo, czyli wybieram pierwszą zewnętrzną krawędź, ale dziękuję ślicznie za te dobre słowa ze Stanów, bo to jest zawsze miłe, że po prostu ktoś ma, jak gdyby przez to, co oglądam, do mnie takie zaufanie, że oddałby się właśnie w moje ręce. Jest to naprawdę zawsze, ważne dla fryzjera, to zawsze jest naprawdę bardzo, bardzo miłe, bo to jest jakby podkreślenie jakby tego, no, wiedzy, doświadczenia i tego, czego robimy, znaczy, że jesteśmy po prostu w tym dobrzy i komuś się to podoba i chciałby jakby mieć naszą pracę na swojej głowie. Słuchajcie, jakby naszą pracę właśnie fryzjera porównuje trochę jakby do artystów, na przykład do malarzy, nie? Których obrazy się nam podobają i te obrazy, które chcielibyśmy, żeby u nas, nie wiem, były w naszym domu, czy po prostu chcemy je posiadać, tak samo jest tak naprawdę z włosami, nie? Jeżeli jesteśmy dobrymi fachowcami albo fachowcami, gdzie podoba się nasza praca naszym klientom, a tak jest przecież, bo dlatego mamy te klientki i można powiedzieć, że my im tworzymy tak po prostu obraz na głowie, nie? Który nosi tam przez parę tygodni, przez parę miesięcy i albo go zmieniamy zupełnie, albo gdzieś go tam korygujemy, poprawiamy, ulepszamy. Czyli można powiedzieć, że to jest taka forma rysunku na włosach, nie? Zgadzacie się, dziewczyny, ze mną? Ja tutaj chciałam powiedzieć, że Karol pozdrawia, jest i ogląda. Cześć, Karol. Ale także pan Piotr Paweł Brandol napisał: dziękuję, Andrzej Kawulok, za to właśnie pokazowe szkolenie. Bardzo się cieszę, tak. Słuchajcie, mamy podstawę. Ostatnim elementem, który będę ścinał, to będzie element na potylicy. I nim będę chciał uzupełnić objętość, wysuszę sobie podstawę, dopracuję jakby w pełni, czyli jakby złapię ten odpowiedni balans, oczywiście finish. I dopiero przystąpimy do strzyżenia korony. Jeżeli chodzi o boki, o tył, przepraszam, to będę ścinał go na boki. Czyli tak samo jakby linia podziału i kształt, który tutaj stworzyłem, będzie zwierciedlał to, co będę robił, w jaki sposób będę docinał te włosy na potylicy. Czyli będę wybierał jakby nadal moje diagonalne sekcje i najpierw całość zetnę w stronę lewą, a później całość w stronę prawą i w stronę lewą. To nie ma znaczenia, czy prawa, czy lewa. Chodzi o to, że całość przekieruję najpierw w jedną stronę i całość w drugą stronę, utrzymując tą samą ilość uniesienia tych włosów. Czyli jeżeli ilość elewacji i jakby redukowania albo budowania tego objętości, będę chciał zatrzymać tą objętość nie za nisko, żeby nie stworzyła mi się linia, ale też nie za wysoko, żeby ten kształt nie był zbyt mocno rozmiękczony. Tak, jest mi Karol. Zła jakość. Co piszą na darze, zła jakość? No, na to niestety. Witam mistrza świata nożyczek, Sebastian Wilhelm Czajan. Miłe. Chociaż powiem wam, zawsze się czuję dziwnie, jak ktoś mnie tak nazywa. Ja się po prostu czuję się fryzjerem, nie czuję się na pewno mistrzem. Będę chciał, dążę do tego, słuchajcie, to jest nieustanna praca. Ja zawsze to na szkolenia powtarzam, że życzę wszystkim takiego ogromnego głodu fryzjerskiego i takiego głodu edukacji, żeby nieustannie jakby dążyć do tego, żeby podnosić właśnie swoje kwalifikacje. Ja wiem, że to nawet taki prosty przykład, jak przez weekend teraz jakby też egzaminowałem osoby nowych instruktorów w firmie, także już są oficjalnie. I Adrian i Przemek, tak jeszcze raz wam gratuluję z danego egzaminu przez weekend. No i w sobotę, jak już dowiedzieli się o tym, że się udało, że dołączyli do naszego grona, to mówię chłopakom, że trzeba było coś, wypadałoby postawić na tą okoliczność. I gdzieś tam byłem już z nimi mówiony, że też się napiję jakiś tam drinka z nimi.
Po czym mi się przypomniało przecież, że jeszcze nie dokończyłem materiału, który potrzebowałem właśnie na to spotkanie teraz dwudniowe. Także siedziałem w pokoju i dalej jakby analizowałem pewne rzeczy, przygotowałem specjalnie prezentację na to szkolenie. No i też mówią do mnie, że ty chyba zwariowałeś. Nie dość, że cały dzień z nami siedziałeś, to zamiast sobie siąść i sobie drinknąć, no to siedziałem do pierwszej w nocy, jeszcze rysowałem, analizowałem, czy tam zmieniałem pewne rzeczy. Ale to jest w tym piękne, wam powiem, bo to jest ta nieustanna, gdyby ten mój głód właśnie do tworzenia i do dzielenia się tą wiedzą. Słuchajcie, teraz na tym etapie wysuszę sobie podstawę w naturalny sposób, dopracujemy ją i dopiero rozpoczniemy pracę dalej. Szybkie suszenie. Czyli pokryć to nafilkami, tylko sobie łyknę coś, dobra? Mhm. Okej, okay, słuchajcie, teraz tak, mamy podstawę. Słuchajcie, ja nadal pamiętam o naszych zabawkach. W sumie Tomek się do mnie nie przypominał mi o tym, ale myślę, że one są na miejscu. Tak jak pamiętacie, to już było chyba w 23 odcinku, co tak Tomek mnie zaskoczył mnie w salonie. I mówiliśmy o tym, że bardzo chętnie spośród was rozdamy jeden zestaw, oczywiście nie dla jednej osoby, tylko po sztuce dla każdego. Właśnie szczotek i grzebieni obrędowane właśnie marką Chemon. Oczywiście jest to bardzo wyselekcjonowany sprzęt, który jakby można powiedzieć, jakby podpisuje się pod nim w 100%, bo jest to sprzęt, który ja chciałem, żeby był sprowadzony i chciałem, żebyśmy w Polsce po prostu pracowali konkretnie na tych konkretnych sprzętach. Myślę, że chyba najciekawiej będzie tak jak zawsze, tak aby gdzieś tam to nasze grono się zwiększało. Także spośród osób, które udostępnią dzisiejszego live'a, oczywiście jedno udostępnienie czy udostępniamy tylko raz, dobra? Także jak będą się powtarzać, to będę odrzucał, tak żeby były równe szanse. Spośród osób, które udostępnią dzisiejszego live'a, myślę, że do jutra, do godziny 20, czyli mamy na to 24 godziny, wylosujemy osoby, które otrzymają zestaw nowych zabawek, a wszyscy fryzjerzy lubią nowe zabawki. Także co, no to czas start, słuchajcie. Spośród osób, które udostępnią dzisiejszego live'a, rozdamy zestaw. Mamy tam trzy szczotki,
Dwie półokrągłe szczotki wezbrasze ceramiczne, 7 i 9-rzędowa. Jedna płaska szczotka z Denmana, genialna dla długich włosów. I dwa grzebienie. To jest Białą Kąt 20. To jest ten najbardziej klasyczny, który ja używam. Genialny, bo mam, są ręcznie robione też grzebienie, praktycznie nie do złamania. Nie testuję go na złamanie, zbyt mocno je lubię, ale są naprawdę genialne. Świetnie się z tymi grzebieniami pracuje. Znaczy, nawet są już kołnierzyki. Pokaż tutaj, Kamil. Kemo. Również już będą w sprzedaży. Powiem, fajna jest grubość i naprawdę świetnie to działa. Dobra, czyścimy dalej kontur. Dopracuję sobie tutaj całą podstawę. Tutaj punktowo, jak gdyby zaznaczam sobie linię zarostu. Całość chcę ciąć dosyć miękko. Nie chcę tutaj mieć bardzo takich wyraźnych, graficznych kształtów w podstawie. Całość tniemy bardzo, bardzo mięciutko. Także delikatnym punktem określam sobie ostateczną długość i kształt linii zarostu z tyłu. Miękko, tak żeby ta linia tutaj delikatnie, bardzo naturalnie pracowała. Tutaj mam pytanie. Tak. Jedno pytanie jest, czy ty, Andrzej, robisz też męskie szczerzenia? Czy to jest tak? Czy powtórzę pytanie, czy robię męskie strzyżenia, bo nie wiem, bo nie wiem, na ile czy tam dobrze słychać. Tak. Jest tak, już nie. Czy tak, potrafię, nie mam z tym problemu. Ale od tego roku, od stycznia w salonie już jak gdyby zaniechałem pracę właśnie z męskimi klientami. Także jakby w salonie przyjmuję tylko i wyłącznie kobiety. Mam chłopaków, mojego brata Arka i Karola właśnie, którzy zajmują się głównie męskimi. Czy mój brat Arek robi damskie? Męskie. Karol specjalizuje się właśnie typowo w męskich, takich typowo klasycznych barberowych formach. Nie prowadzę szkoleń z męskich i na pewno nie szkolenia typowo barberskie. Jeżeli słuchajcie, byłby ktoś zainteresowany barberskimi szkoleniami, to zdecydowanie polecam Sebastiana Karczewskiego. Sebastian Karczewski, który prowadzi program, czy jakby swój projekt, właśnie Męskie Zacięcie. Sebastian również dla grupy Polwer prowadzi właśnie typowo barberskie szkolenia. Niesamowity człowiek, z niesamowitym sercem, przede wszystkim z niesamowitymi umiejętnościami i genialny edukator. Naprawdę świetny sposób dzieli się wiedzą. Także jeżeli ktoś nie zna się Sebastiana, to polecam. Jeżeli ktoś szuka właśnie szkoleń, właśnie typowo takich barberskich, męskich, to również polecam Sebastiana. Jest naprawdę świetnym fachowcem, ale przede wszystkim jest świetnym edukatorem. Bo to jest właśnie, słuchajcie, to są te właśnie dwie różne rzeczy, że bycie świetnym fachowcem to jest jedno, a umiejętność dzielenia się wiedzą to są zupełnie dwie różne rzeczy. I ja naprawdę znam wielu świetnych fachowców, którzy pracują, mają naprawdę świetny warsztat, ale nie potrafią się dzielić tą wiedzą. I to jest najtrudniejsze właśnie w byciu edukatorem, żeby mieć tą umiejętność właśnie przekazywania tej wiedzy. Część rzeczy się można nauczyć. Niektórzy mają taki po prostu wrodzony, wreszcie powiedział, talent do dzielenia się wiedzą i jej przekazywania. I właśnie Sebastian jest też taką osobą, która naprawdę w świetny sposób się dzieli wiedzą. Jest jeszcze pytanie takie, jakie nożyczki? Jakimi pracuję nożyczkami? Słuchajcie, o nożyczkach już mówiłem wiele, wiele razy. Tutaj Kamil, daj może bliżej. To są Wingsy. Wingsy w rozmiarze 5,5. To są japońskie nożyczki. One tu już są sygnowane Kemonem, jeszcze widać. One będą już od stycznia w sprzedaży. Będą w dwóch rozmiarach. 5,5 i 5. Mam genialne nożyczki. Jakby ich produkcja trwa troszeczkę, ponieważ te nożyczki są w całości wytwarzane ręcznie. Wykuwane ręcznie w całości, także nie idzie to z taśmy produkcyjnej. Bardzo fajne nożyczki, bo mam ja o tyle jakby kocham w tych nożyczkach to, że mają jakby są świetne proporcje, ale przede wszystkim jest dobra waga, bo nie lubię nożyczek, które są, na przykład jak pracuję na mokro, jeszcze mi nie przeszkadza, ale jak już pracuję na włosach suchych i są zbyt lekkie nożyczki, to jak gdyby nie czuję kontroli końcówki ostrza. Jeżeli są zbyt lekkie, to trudno mi się manipuluje tymi nożyczkami i dla mnie osobiście przeszkadza mi to w takim dobrym detalu, takim bardzo mocnym. Jak są za grube końcówki nożyczek,
to też powodują, że jest mi ciężko wejść bardzo mocno w detal i też jakby mam takie wrażenie, że trudniej jest mi tą formę dopracować. Także tutaj wszystko się zgadza dla mnie, gdyby i proporcje jakby samego trzymania, ciężar i niesamowicie są, świetnie się nimi pracuje, są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ostre. Przy czym jakby dla mnie jest ogromna różnica na przykład w pracy niemieckimi nożyczkami, na przykład jak Tondeo, a japońskimi. No Matsuzakami jeszcze inaczej się pracuje, też mam kilka par Matsuzaki. Zupełnie w inny sposób jak gdyby tną te włosy, nie? Także tak naprawdę bardzo ostre nożyczki to wcale nie znaczy, że to są dobre nożyczki. Mają być ostre, ale nie powinny być zbyt, takie jest oczywiście moje odczucie, zbyt ostre. I są jakby takie nożyczki, które tną na tempo, czyli dosłownie tak jak przyłożysz, tak ścina. I są nożyczki, które pracują z lekkim poślizgiem. To jest kwestia kąta ostrzenia, samego ostrza właśnie. I to w jaki sposób te nożyczki ścinają włosy. Czy pozwalają mi lekko pracować po ostrzu, czy jakby całkowicie są od razu te włosy kasowane. Okej, okay, Kamil, teraz tak, jeżeli chodzi o górę, słuchajcie, mamy podstawę, gdzieś tutaj fajnie. Ty coś widzisz bez okularów? Ciężko? Tak? Coś tam widzisz? Słuchajcie, jeżeli chodzi o górę, to chcę, żeby ona tutaj dosyć mocno pracowała, żeby gdzieś tam była możliwość czesywania tych włosów, ale chcę, żeby ta grzywa była o tyle ciut dłuższa. Na pewno nie myślę o niczym zupełnie krótkim. Myślę o takiej długości gdzieś tam w okolicach nosa. Na pewno już nie dłużej, bo są cienkie, delikatne włosy. One mają dosyć małą taką swoją naturalną objętość. Jeżeli stawię dłuższe, to te włosy nadal będą dosyć mocno wiszące. Ja chcę, żeby ten kształt był bardzo, bardzo mocno dynamiczny. Także na tym etapie odseparuję sobie część grzywy. Wybieram delikatny zygzak. Zygzak to już też przerabialiście ze mną wiele, wiele razy. Zygzak daje nam bardzo dużą dynamikę łączenia się kształtów, które nie mają ze sobą właśnie technicznego połączenia. Czyli mówię o prosty podział, prosty. I ścinał nawet tu różne dysonanse, to byłoby to widać na włosach. W formie zygzaku, gdzie one wchodzą kształt w kształt po prostu, powodują to, że nawet jeżeli nie mają nie są ze sobą połączone, to włos dynamicznie pracuje i ten kształt jakoś bardzo mocno nie odróżnia się na włosach. Jest pytanie, czy włosy za uchem będą wycinane? Te włosy? Za uchem. Te? Na uszach? Nie. Te włosy, które są stawione tutaj i włosy, które są stawione tutaj, one zostają w taki sposób. Tu, słuchajcie, tu jest tak bardzo mocno cofnięta linia zarostu, że gdybym wyciął te włosy tutaj zupełnie krótko, stworzyłbym bardzo nienaturalny dystans. Pokazałbym dużo skóry i sumarycznie głowa by wyglądała na to, że strasznie mało włosów miałyby różne proporcje. Także te włosy zostają w taki sposób, żeby miękkość tutaj łączyły, aby jakby wypełnić tą przestrzeń. Tak samo uszy, nie chcę jej do końca odsłaniać. One są minimalnie bardzo gdzieś tam odstające. Co prawda mojej modelce to nie przeszkadza, ale jakby nie chcę takiego charakteru mieć graficzne cięcia. To co będzie jak opracowałem tą linię z tyłu. Chciałem ją bardzo lekko, miękko, punktowo, ponieważ chcę, żeby ten charakter jakby tego konturu był jakby taki lekko drośnięty, czyli te włosy miękkie, przechodzące, bez żadnych wyraźnych cięć. Jeszcze raz. Nie, patrzcie, złośliwość rzeczy martwych, nie? Dobrze, Andrzej, postaraj się. Ludzie cię oglądają. Proszę? Tak, dużo nas ogląda? Ile? 369. Bardzo się cieszę. Kochani, tak w momencie, kiedy tutaj dokonuję tego podziału, to przypominam jeszcze raz o naszym jak gdyby lekkim konkursie, bo to w sumie ciężko nazwać konkursem.
jakby bardziej chęcią podzielenia się czymś uważam, że bardzo fajnym i wartościowym. Czyli jeszcze raz przypominam, spośród osób, które nas oglądają, on też nie, ale osoby, które udostępnią dzisiejszego live'a do jutra do godziny 20, spośród tych osób wylosujemy grupę osób, szczęśliwców, którym rozdamy, nie oczywiście nie cały zestaw, ale z jednego zestawu po wybranej jednej rzeczy. Tam mamy dwa grzebienie, trzy szczotki. Część sprzętu tutaj widać. Mamy grzebienie, ta szczotka nie. Grzebienie i jeszcze brakuje mi jednej szczotki. To jest taka sama, tylko co akurat dziewięciorzędowa. I będzie jeszcze, jest jeszcze siedmiorzędowa. Tylko akurat swoją szczotkę, swojej szczotki nie mam w tym momencie. Jak to ja? Rozdałem ją w prezencie. Dał ją Basi. Basia, jeżeli mnie ogląda. Barbara Gold Salon z Piotrkowa. To pozdrawiam Cię, Basiu. Mam nadzieję, że szczotka Ci dobrze służy i jesteś z niej zadowolona. A że ja lubię dawać prezenty. Co prawda wszystkiego nie rozdam, bo za chwilę nie będę miał o czym pracować. Ale dlatego nie mam tej szczotki, bo też już ją przekazałem w prezencie. I teraz tak, jeżeli chodzi o grzywkę, będę strzył w taki sposób, że będę wyczesywał je na wprost od kształtu do przodu i ona będzie strzyżona w kwadrat. Czyli coś będzie strzyżona na wprost, sumarycznie one padną jako trochę dłuższe włosy w pierwszej oczywiście fazie na boki. Czyli wyczesuję te włosy zupełnie na wprost od kształtu i określam sobie tutaj długość. Ta długość, która mnie tu interesuje z przodu. To jest dosyć wyraźne naprężenie tych włosów. Dosyć mocno te włosy naprężam, tak aby kontrolować dynamikę linii strzyżenia. I całość nam w kwadrat, wyczesujący w kierunku przodu twarzy. Kontroluję sobie tej długości. To coś jeszcze mam delikatnie. Okej. Mamy grzywę. Teraz tak, wybiorę sobie kolejny zygzak w środku. Tak, aby pozostawić tą część tylną, której na razie nie będę ścinał. Ciach, kolejny zygzak. Te zygzaki, te formy zygzaków, naprawdę ja uwielbiam je, bo przede wszystkim daje mi dużą swobodę właśnie w tworzeniu różnych kształtów. Z racji tego, że ja lubię pracować kompaktowo, jakby lubię pozostawiać wyraźną upiętość we włosach. To jest jakby mój trochę sposób na fryzjerstwo. Ja wiem, dobry parę lat temu, jak byłem na targach w Londynie, Salon International, to mi tak utkwiło w głowie. I byliśmy na mieście w Londynie, w centrum, na zakupach. Szła ulicą dziewczyna, która miała klasycznie strzyżone takiego pięknego naprawdę linię. I ona miała wszystkie włosy strzyżone w jednym miejscu, bez jakiejkolwiek efilacji. Jak szła ulicą, te włosy pracowały, to nie były pojedyncze kosmyki, tylko całe włosy pracowały, gdzie było widać tą objętość. I ten obraz tak mi utkwił w głowie, że jakby zawsze mnie gdzieś tam inspirował, jako młodszego fryzjera, do tego doszukania takich właśnie mocnych, pełnych form. Także to jest jakiś sposób na strzyżenie, to jest pomysł na strzyżenie, który gdzieś tam chcę jak gdyby sobą reprezentować. I teraz tak, zobaczcie. Mając cały ten podział, pokaż go Kamil z góry, jest taki sposób wybrany. Będę zabierał narożnie z tych narożnych elementów, czyli tych, które są najbardziej cofnięte, bo to automatycznie ta długość jest jak gdyby największa, która opada tu w kierunku grzywki. To będzie moja długość pasma pamięci, które będę przeciągał bardzo mocno do tyłu. I teraz tak, w miejscu tego jakby zygzaka, który jest zrobiony z tyłu, będę te włosy wyczesywał idealnie na wprost, czyli od kształtu w tym miejscu.
zabierając tą długość z tego najbardziej jak gdyby cofniętego zygzaka, który robiłem w krzywce, to będzie pasmo pamięci do skrócenia reszty włosów i będę ścinał je na jeden raz. Okay, zabierzemy, przyczeszemy, żeby było czyściutko. Pamiętamy to, że pracujemy czysto, jesteśmy leniwymi fryzjerami. Zabieram, odczesuję od kształtu. Tak delikatnie. Ciach. Długość zabieramy stąd. Mamy ją pod palcami. Mocno te włosy naprężam i również ścinam je tutaj w kwadrat. Mamy to, odkładam go na tym etapie z powrotem do przodu, tak aby nie łączył mi się z tym, co się będzie działo z tyłu. I teraz tak, ten element, który pozostał z tyłu na razie nieostrzeżony, będę go tak samo uzupełniał tylko i wyłącznie do tyłu, aby uzupełnił jeszcze bardziej potylicę. Czyli będę tutaj się kierował dokładnie tą samą zasadą, którą ścinałem wcześniej tą ostatnią część na potylicy. Czyli całość przekieruję na pewno na stronę prawą i całość przekieruję na stronę lewą, tworząc takie wyraźne, trójkątne wydłużenie tych włosów na potylicy. Ciach. Wyraźne naprężenie też tych włosów. Naprężenie, oczywiście to, co już mówiliśmy wcześniej, daje nam dynamikę linii strzyżenia. Nie? Czyli im więcej energii włożymy w włosy i naprężymy w jedną stronę, to tą samą energię one później dają w drugą stronę. I chcąc jakby mieć później mniej pracy na włosach suchych, tak aby nie tworzyły się tutaj zbyt mocne linie, ze zbyt mocno jakby zatrzymaną objętością, to ile energii włożę tu, to ona będzie z powrotem i powoduje jakby takie naturalne rozmiękczanie linii strzyżenia. Okay. Słuchajcie, kochani, jeszcze raz przypominam o tym, że zachęcam Was do udostępniania dzisiejszego live'a. Właśnie spośród wszystkich osób, które udostępnią tego live'a dzisiejszego do jutra do godziny 20:00 wylosujemy zestaw naszych ulubionych zabawek. A już od stycznia oczywiście one będą dostępne do kupienia. Teraz tak, to samo robimy w drugą stronę. Ciach, czekaj, zostawię to tutaj z tej strony. To samo robimy dokładnie w drugą stronę. Wam myślałem o tym dzisiaj, właśnie muszę to policzyć, bo teraz już nie pamiętam, ale z tego co pamiętam, to w tym roku będzie chyba tylko jeszcze jeden live i będziemy już mieć później połowę grudnia, także później już są wszyscy zbyt mocno zapracowani, sam jestem też zapracowany bardzo mocno w salonie, także dopiero wrócimy od stycznia, ale właśnie tego nie pamiętałem, także tym bardziej właśnie sam fakt właśnie rozdania tych moich ulubionych zabawek jest jak najbardziej podstawny, no bo później już nie byłoby kiedy tego zrobić. Tylko właśnie tego nie pamiętam, czy będą jeszcze dwa, czy będzie już tylko jeden. I teraz tak, oczywiście chcemy skorygować też tę długość jeszcze na boki, no bo ta środkowa część w całości była odczesywana tylko i wyłącznie do góry i mam tu stworzony kwadrat. Ale jak gdyby ten kształt zewnętrzny opadania tych włosów, on powstał przez strzyżenie jakby tego elementu. Jest dlatego też jest wyraźnie trójkątny. I tutaj tak podobnie jak grzywka, będę odczesował te włosy bardzo mocno od kształtu. Będę wydłużał te włosy w kierunku twarzy. Ktoś tam atakował? Pytanie. Agnieszka Okrajek pyta, czy sekcje do cięcia można wykorzystać do sekcji do koloryzacji? Czy kiedykolwiek próbowałeś w ten sposób?
Agnieszka, tak? Agnieszka, tak. Cześć Agnieszka. To jest tak. Myślę, że jak najbardziej tak, bo formy gdzieś tam zygzaków w koloryzacji też są bardzo często wykorzystywane. Ja osobiście od lat nie zajmuję się koloryzacją, tylko i wyłącznie ścinam włosy i nic innego nie robię. Oczywiście pomagam w dobieraniu kolorów, jakby pod formę gdzieś tam strzyżenia do typu urody i tak dalej, ale jeżeli chodzi o same koloryzacje, ich nie wykonuję. Także nie chciałbym jak gdyby tutaj się wymądrzać i mówić o czymś, gdzie do końca jak gdyby tego nie robię na co dzień, ale patrząc na pracę moich kolegów, może ktoś z instruktorów, kochani, jeżeli ktoś ogląda i chciałby się wypowiedzieć na ten temat, jeżeli chodzi o koloryzację, Kamil Malinowski, z Kamilem właśnie o tym ostatnio rozmawiałem. Kamil Malinowski, jeżeli ogląda, to cię pozdrawiam. Jeszcze raz gratuluję tatusiu. Kamilowi się urodziła w niedzielę córka, także dołączył do szczęśliwego grona rodziców i zakosztuje teraz nowego smaczku. Dwie kobiety w domu, Kamil, to musisz sobie znaleźć drugą robotę, albo trzecią nawet, bo nie jest łatwo. Teraz tak, suszymy te włosy i przystąpię do finiszu. Do suszenia chciałbym użyć soli morskiej LSN-u. No. No jak się czujesz? To jest jedna oczywiście, no ale to jest oczywiście jedna z wielu opcji, bo tak samo będziesz mogła sobie te włosy czesać do góry, chować je za uszami, tak żeby tych opcji stylizacji będzie więcej, bo mogą być czesane do góry i na drugą stronę, może grzywa po prostu przez czoło klasycznie w jedną albo w drugą, plus dodatki. Podobno kobiety lubią dodatki, także... Okej. Okay. Słuchajcie, do układania użyję tutaj soli morskiej z linii End. O tyle jest fajna, że je po prostu można używać, bo klasyczna sól z Hermanii, ona jest bardzo mocna do bardziej teksturowania włosów, także jeżeli chcę układać, modelować włosy, to jest ona zbyt mocna. Z linii End ja po prostu ją używam jako płyn na objętość i ona się naprawdę fajnie sprawdza. Nie obciąża tych włosów, nawet jeżeli nałożymy dużo, jak nałożymy za dużo, to też nie jest zbyt tempa, bo czasami niektóre sole morskie są, jakby dają taki efekt jakby tempości na tych włosach i trudno spracować szczotką, to nie ma żadnych przeciwwskazań. Także ta praca jak gdyby przez to jest bardzo, bardzo łatwa. Ok, słyszymy. Muszę wam powiedzieć, że tak naprawdę suszenie włosów, bo o tym już też mówiłem wiele, wiele razy na wielu live'ach, suszenie włosów między strzyżeniami jest naprawdę niesamowicie ważnym elementem. Tak naprawdę jeżeli chodzi o finish i mamy źle wysuszone włosy, które są tam źle jak gdyby określone są ich kierunki, to nie jesteśmy w stanie zrobić naprawdę idealnego finishu, nie mając odpowiednio właśnie wysuszonych włosów. Jakby tutaj zawsze szukamy tego naturalnych kształtów. Głównie się najpierw koncentruje właśnie susząc te włosy na sady, a dopiero później się koncentruje nad długościami. Kamil, jak się czujesz jako kamerzysta? Bardzo dobrze. Czy operator?
Słuchajcie, ja mówię, dzisiaj dziewczynami właśnie robiliśmy takie podsumowanie. Dziewczyny, co powiecie na temat suszenia włosów między strzyżeniami? Co? Łatwo? Ciężkie zadanie. No, ja mówię, dopóki ktoś tego sam nie doświadczy, to to się wydaje tak naprawdę, że to jest łatwe i tylko suszenie włosów. A jak zaczniemy analizować i brać pod uwagę wszystkie gdzieś tam czynniki, które są za i przeciw, i tych przeciw jest zdecydowanie dużo, dużo więcej, to wcale nie jest jednak takie łatwe zadanie. No i powoduje to, że zaczyna, że tym... Ja powiem wam, sam też to miałem dobry parę lat temu, kiedy uświadomili mnie w tym, jak powinno się suszyć włosy, a już też byłem trochę fryzjerem, i uświadomiłem sobie to, że ja nie potrafię suszyć włosów, nie? Po dobrych paru latach. Także, no ale mówię, świadomość przychodzi z czasem, jeżeli oczywiście chcemy, żeby przyszła. No jeżeli nie, no to wiadomo, to na nigdy nas nie dotrze. Teraz tak, oczywiście będę tutaj wprowadzał delikatne techniki efilacji w tej części tych włosów na koronie. Dlatego chcę, żeby te kształty bardzo lekko, luźno pracowały. Nie chcę, żeby tam się gromadziło na ich zbyt dużo objętości. Oczywiście tam, gdzie jest tylko taka potrzeba. Wszystkie techniki personalizacji właśnie objętości powinny być właśnie personalizowane tam, gdzie czuję taką potrzebę i jak gdyby możliwość wycięcia. No bo nie robimy tego na chybu trafił. Dlaczego o tym mówię? Bo ja sam jako właśnie młody fryzjer, jak wracałem po szkoleniu, to w poniedziałek już nie mogłem się doczekać, kiedy trafi się jakaś ofiara, na której będę mógł zrealizować to strzyżenie, które akurat widziałem na szkoleniu. Także jak wchodziła jakaś klientka i czułem, że jest potencjał, no to już była moja, wiadomo. I na siłę starałem się to wszystko jak gdyby odtwarzać za każdym razem, dosłownie krok po kroku, każdy kosmyk, który był ścinany dokładnie w ten sam sposób. Wtedy jeszcze tego nie rozumiałem, że do końca to tak nie działa, że jednak trzeba to wszystko personalizować i dobierać to do... Przede wszystkim no już pomijając aspekt powiedzmy wizualny na temat tego, czy komuś to będzie pasować, czy nie, ale na temat tego, czy ta struktura włosów jest odpowiednia do tego i ewentualnie jak zmienić to strzyżenie, żeby po prostu ono świetnie pracowało na tych konkretnych włosach, które ja ścinałem. No ale to wszystko gdzieś tam przychodzi później z czasem. To mamy jakieś może pytania się nam jeszcze pojawiają? Na razie nie ma odnośnie strzyżenia, nie ma. Nie ma. Słuchajcie, no wielkimi krokami gdzieś tam zbliżam się do końca. Słuchajcie, może to jest jakiś pomysł, nie? Żeby w przyszłym roku robić live'y. Tam gdzie jestem, tam będzie live, nie? Pytanie, czy wtedy by mnie ktoś chciał zapraszać do siebie, nie? Bo to akurat niespodziewanie Kawulok wyskoczy. Robimy ci live'a! Myślę, że to też po części fajny pomysł. Nie. Dla mnie tyle fajny, że zmieniam tą przestrzeń i są jakieś nowe przeżycia. Wiadomo, że Karola mi trochę brakuje. Kamil bez obrazy, sprawdza się idealnie. Tak myślę, obejrzę to w domu. Ale widać, że tutaj się kręcisz, także kadr nie jest zatrzymany, nie będzie nudny. Musiałbym Karola ze sobą wozić, dla pewności. Tam w kaburze z tyłu mam maszynkę,
bo potrzebuję tylko podgolić tutaj delikatnie włosy na linikarku. Dzięki. Okay, minimalnie tylko tu wyczyszczę delikatnie tą linię zarostą. Takiej grzecznej dziewczynki, nie? Grzesznej. Dobra, dobra. Nie grzeczna, tylko grzeszna. Nie wiem, tak wy mi mówiłyście. Tak? Andrzej, jak myślisz, czy na gęstych... Na gęstych włosach sprawdzi się też taka fryzura? Jasne, że tak. Chodzi mi o grzywkę i te piękne boki. Słuchajcie, jak najbardziej tak na każdą strutę. To jest właśnie to, co trochę jak mówiłem przed chwilką, że jest kwestia tylko jak gdyby zedytowania pewnych jak gdyby bardziej długości, nawet nie samej taśniki, bo im by było więcej włosów, to naprawdę byłoby ciekawie, bo mógłbym nawet agresywnie te włosy powycinać przy włosach Karoliny, gdzie ona ma delikatne, ma ich dużo, ale delikatne, też jak gdyby muszę jak gdyby dysponować umiejętnością w bardziej rozsądny sposób, żeby te włosy wyglądały dobrze i żeby proporcje przede wszystkim tego wszystkiego były dobre. Także pokrótce jeszcze opowiem raz, jak wyglądało to ostrzyżenie. Kamil, byś tutaj mógł bliżej podejść. Czyli zobaczcie, była wybrany tutaj podział półokrągły i podkowy na koronie i były włosy zabezpieczone. Następnie od tego punktu wybrałem diagonalną linię w kierunku środka do najbardziej odstającej części na potylicy i pionowo w dół, dzieląc głowę na dwie części. Wybierając diagonalne sekcje, ale wertykalne do linii mojego podziału, opracowałem kształt, skracając włosy do kształtu głowy, czyli było ustrzyżone 1, 1 do 2, 2 do 3, 3 do 4 itd., itd., czyli podążałem za kształtem głowy, przenosząc go cały czas tutaj do boku i oddzielając sobie część tego pejsa, gdzie wybrałem zewnętrzną linię zarostu. Te włosy były zestawione, była wybrana dokładnie taka sama sekcja, która łączyła mi się tu z włosami za długościami, za uszami. I połączyłem sobie te dwa kształty. Dokładnie w taki sposób pracowałem z jednej i z drugiej strony. Te włosy na potylicy były przeczesywane najpierw całe w prawą stronę, aby uzupełnić kształt i uzyskałem ten efekt wydłużenia, co było z drugiej strony. Następnie w grzywce był wybrany zygzak. I przód grzywki był ustrzyżony w kwadracie na wprost, wyczesując te włosy na wprost od kształtu w kierunku twarzy. Były ciachnięte na jeden raz. Następnie był wybrany jeszcze zygzak, oddzielając tył i włosy w środku. Były cały przeczesywane do podziału tego zygzaka na wprost od kształtu, zebrając najdłuższe pasmo z grzywki, które były przyciągane do tyłu i ono stworzyło mi wewnętrznie właśnie tą długość. Następnie pozostałą część korony docinałem również na boki, tak aby uzupełnić jeszcze bardziej potylicę. Lekka korekta boków, również wyczesując na wprost od kształtu z jednej i z drugiej strony. No i w taki sposób, w miarę sprawny myślę, bo nawet nie wiem, która jest godzina. Ale... Kurczę, szybki lifeik normalnie, a myślałem, że trwało trochę dłużej. Teraz tak, jeżeli chodzi o finish, użyję sobie tutaj najpierw trochę lakieru. Ulubiony lakier Klaudiusza, poziomkowy. Użyję sobie do tego suszarki. Dlaczego? Ponieważ nie chcę jakby lakierować tych włosów tylko i wyłącznie jakby na zewnątrz. Bardziej chodzi mi tutaj dynamikę. I tutaj strumienie powietrza będę jakby rozpylał ten lakier jakby pomiędzy, jakby wewnątrz do włosów, tak aby uzyskać taką ciekawą teksturę samego włosa. Thank you.
No myślę, że twój mąż będzie zadowolony. Liczysz na to? Liczysz na to? To skomentował. Teraz tak. Na finish jeszcze, żeby te włosy troszeczkę bardziej sesekturyzować, użyję tutaj pudru z linii End. Mógłbym użyć tutaj też w sumie soli morskiej, też myślałem jeszcze o soli morskiej. Albo użyję jednego i drugiego. Nie chcę, żeby do końca włosy były takie nudne, chcę, żeby coś tutaj się troszeczkę więcej działo. Oczywiście jakby same możliwości stylizacji są tutaj naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dowolne. Wiecie co, ile osób mnie to pyta? Aga, dzięki za to pytanie. Ostatnio też mnie ktoś o to zapytał, skąd biorę pomysły. Powiem wam szczerze, że nie wiem skąd. Ja jestem jakiś zepsuty, bo tak mam po prostu. Kurde, no powiem wam, wszyscy mnie o to pytają, nie wiem. No to jest tak, jak patrzę na kogoś, to... No tak jakby najpierw rodzi mi się pomysł, co ja bym z tym chciał. Najpierw jakby odglądam sobie, dotykam całej głowy, analizuję, myślę. Jak myślę na przykład nad podziałami, to się zawsze wiele osób ze mnie śmieje, że medytuję, bo jakby każdy ma swój sposób na wizualizację. Ja też już kiedyś o tym mówiłem, że jak moja szefowa, jak zaczynałem 20 lat temu pracę, to powiedziała: wiesz, Andrzej, zrobisz tutaj takie strzyżenie, wyobraź to sobie. No ja będę wtedy miałem 15 lat i tak stoi, tak sobie wyobrażam sobie. I tak mówię, kurde, nie mogę sobie tego wyobrazić, chyba się do tego nie nadaje, nie? Oczywiście to wiecie, to jest kwestia czasu, ale dla mnie mi pomaga na przykład robienie podziałów. Jak ja robię podziały, to najpierw mam pomysł i ja sobie to wizualizuję. I zamiast się niektórzy mówią, jakby robię podział i myślę, to zamykam oczy i jakby staram sobie wyobrazić to, jak będę te włosy ścinał, wyobrażam tą formę w przestrzeni, jakby robię taki rysunek w głowie i dopiero wtedy przystępuję do podziałów. Zaczynam łapać proporcje, patrzę na włosy i zaczynam sobie jakby robić taki rysunek, który mam w głowie, zaczynam go robić na włosach. No i po prostu opracowując ten kształt, no po prostu się to dzieje. Samo, tak po prostu. Zaczekajcie na efekty sesji zdjęciowej. Ale nam wyszła sesyjka, jest naprawdę petarda. Słuchajcie, mogę cię poprosić, żebyś wstała na sekundkę. Chciałbym jeszcze raz pokazać twoje włosy. To będzie ok. Czyli zobaczcie, jakby to jest kwestia oczywiście też uczesania, jakby samej tej dynamiki. Te elementy pejsika, ja wierzę, że to fajnie zawsze robi, bo gdzieś tam to powoduje, że nie jest to zdecydowanie tak nudne. Oczywiście to, że zawsze można schować, przeczesać je tam gdzieś w drugą stronę. Dzięki śliczne. Kochani, to był 25, przepraszam, odcinek Hair Filozofii by Andrzej Kawulok. Dzisiaj z wyjątkowego miejsca salonu Fryzella w Nisku od Moniki. Także Monia, dzięki jeszcze raz bardzo za tą przestrzeń. Tyle, że chcemy się z wami podzielić nowymi zabawkami. Czekaj, Kamila, sekundkę. Chcielibyśmy rozdać część szczotek i część grzebieni, które są produkowane przez markę Kemon. Także dzięki uprzejmości Tomasza Kopery, który jest brand managerem marki w Polsce, rozdamy taki jeden zestaw. W jaki sposób? Spod osób, które udostępnią dzisiejszego live'a do jutra, do godziny 20, wylosujemy szczęśliwców, którzy dostaną po jednej sztuce, dobra, nie całym zestawie. Chciałbym wam rozdać cały zestaw, ja nawet i dałbym wszystkim, no ale aż tak to niestety nie działa. Także zachęcam do udostępniania dzisiejszego live'a. Mam nadzieję, że się wam podobało. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór, że spędziliście go ze mną. Co, widzimy się za 2 tygodnie w czwartek, dobrze mówię? Nie wiem, jak to będzie. Chyba tak, teraz nie patrzyłem do kalendarza.